Witaj, z tej strony Ola Gościniak, czyli jestem interaktywna. Jeśli chcesz do swojego Instagrama dodać w profilu wiele linków, to wideo jest właśnie dla Ciebie. Skoro oglądasz to wideo, zapewne wiesz, że w opisie profilu na Instagramie możemy dodać tylko i wyłącznie jeden link. Jak możemy zmienić to? Kiedy pojawiła się u mnie taka sytuacja, że na Instagramie miałam zamieścić więcej niż jeden link, bo na Instastory mówiłam o jednej rzeczy, natomiast pod zdjęciem o kolejnej, to wpadłam na prosty, ale genialny pomysł. A mianowicie, w moim profilu, kiedy klikniecie na dołączony link, to pojawia się możliwość otworzenia wielu różnych opcji. Są tutaj guziki, na których możecie dołączyć do bloga, do grupy na Facebooku, do Facebooka, do YouTube'a. Możecie zobaczyć ostatni filmik, który na YouTubie został opublikowany. Oprócz tego są tu takie opcje jak współpraca, o mnie oraz kontakt. Jest to naprawdę bardzo prosty sposób, żeby w jednym miejscu na Instagramie były wszystkie rzeczy, o których wspominacie, na przykład właśnie na Instastory lub pod zdjęciami. W jaki sposób to zrobić? Bardzo prosto. Potrzebujesz stronę internetową na WordPressie. Jeśli już w tej chwili masz bloga, swoją stronę firmową, to po prostu zrób podstronę, na której zamieścisz te wszystkie linki, a potem dołącz ją do swojego profilu na Instagramie. Jest to bardzo proste. Natomiast jeśli masz jakieś wątpliwości, w jaki sposób możesz zrobić to na WordPressie, to już pokazuję, jak to zrobić. Przejdźmy do kokpitu w WordPressie. Jestem zalogowana do panelu WordPress pustej, czystej strony internetowej. Będziemy na niej testować, w jaki sposób możemy dodać taką stronę. Jeśli korzystasz z motywu, który ma jakiś page builder, na przykład Visual Composer, lub daje inne możliwości, dzięki którym możesz ukryć menu główne oraz stopkę, to jak najbardziej z tego skorzystaj, ponieważ dzięki temu zminimalizujesz liczbę potrzebnych wtyczek na stronie. A wiadomo, że im mniej wtyczek, tym lepiej. Więc jeśli masz taką możliwość, to z niej skorzystaj. Dla przykładu ja tutaj pokażę stronę, na której jest coś takiego od razu w moim motywie. Wygląda to tak, że pod polem, gdzie mogę dodawać, jak wygląda strona, mam coś takiego jak Page Settings, gdzie w dziale Header mogę sprawić, żeby nagłówek nie był widoczny i to samo się tyczy działu Footer, czyli stopki naszej strony internetowej. Następnie na tej stronie mam akurat Visual Composera, to za pomocą niego mogę dodawać takie elementy jak dodatkowe guziki, w którym będą się pojawiały konkretne elementy. Ta strona w praktyce wygląda w ten sposób i dzięki temu, że jest wąska, dobrze zachowuje się na telefonach, gdzie najczęściej naszego Instagrama oglądamy. Natomiast jeśli chcesz dodać wideo, ostatnie Twoje wideo z YouTube'a, żeby było łatwo dostępne na tej stronie, to będzie Ci potrzebna wtyczka YouTube Channel, dzięki której dodasz dokładnie tego typu element. Wystarczy ją skonfigurować z Twoim YouTube'em według jej dokumentacji. Następnie, jeśli wykorzystujesz motyw, który ma tego typu page builder, jakiś visual composer, to po prostu dodajesz kolejne elementy w bardzo prosty sposób. Dodajesz nowy guzik, natomiast tutaj podajesz konkretny tekst, który ma się pojawić, na przykład kontakt i tutaj adres do Twojej strony kontaktowej. I dokładnie w ten sposób budujesz dalej całą stronę. Jednak zacznijmy od samego początku. Co jeśli masz WordPressa czystego, bez motywu, który daje Ci tego typu możliwości? Przejdźmy właśnie do tej prostej, czystej strony. I tutaj przyda Ci się wtyczka, która nazywa się Elementor. Przejdź do działu wtyczki, dodaj nową. A następnie po prawej stronie szukaj wtyczek, wpisz Elementor. Enter. Następnie jest to wtyczka, która nazywa się Elementor Page Builder. Zawsze sprawdź, czy jest ona zgodna z aktualnie używaną przez Ciebie wersją WordPressa, a następnie zainstaluj teraz. Zanim jednak przejdziesz do instalacji, pamiętaj, że zawsze przed instalacją nowych wtyczek warto zrobić backup z strony internetowej. Możesz to zrobić za pomocą np. wtyczki BackWP App lub AppDraft+. Następnie zainstaluj oraz włącz wtyczkę Elementor. W dziale wtyczki pojawi się Elementor.
aby go skonfigurować, przejdź do działu ustawienia. Możesz wybrać, żeby pokazywał się on tylko na stronach i zapisz zmiany. W tej chwili, kiedy przejdziesz do działu strony i zaczniesz dodawać nową stronę, niech nazywa się ona na przykład linki, to pojawia Ci się tutaj teraz możliwość edycji w Elementorze. Przejdźmy do tego. W tej chwili możesz w prosty sposób dodawać przyciski poprzez przeciągnij i upuść do Twojej strony internetowej. Aby edytować ten guzik, kliknij w ołóweczek, a następnie z lewej strony w panelu pojawiają się kolejne elementy do zmiany. Możesz tutaj wybrać, jaki to ma być rodzaj przycisku, czy ma być to informacja, sukces, ostrzeżenie. Dzięki temu zmieni się kolor tego przycisku. Następnie możesz zmienić tutaj tekst, niech będzie to kontakt. Kolejny punkt to dodawanie linku. Wyrównajmy do środka. Rozmiar może być średni oraz dodatkowo możemy wybrać ikonę. Niech to będzie taka ikonka kontaktowa. Dokładnie w ten sposób możesz dodawać, duplikować kolejne elementy po najechaniu na ołóweczek, a następnie w kwestii duplikuj. Możesz tutaj podmieniać kolorystykę tego przycisku oraz to, co będzie się na nim znajdowało. Ok, ale mówiłam, żeby menu główne oraz stopka nie pojawiały się na tej stronie. W jaki sposób możemy to zrobić? Opublikujmy tą stronę i przejdźmy następnie do edycji nie w Elementorze. I w momencie, kiedy jesteś na tej stronie edycji, to tutaj po prawej stronie pojawiły się w dziale szablon dwa konkretne szablony. Kiedy wybierzesz Elementor Canvas i zaktualizujesz zmiany, kiedy przejdziesz w bezpośredni odnośnik, czyli podejrzysz tą stronę, będą się tutaj pojawiały tylko guziki. I dokładnie w ten sposób możesz dodawać tą stronę teraz w odnośnikach do Instagrama, aby tylko się te elementy pojawiały u Ciebie po kliknięciu w profilu. Oprócz tego możesz dodać też tutaj logotyp w bardzo analogiczny sposób poprzez edytuj w Elementorze, a następnie dodając tutaj wcześniej obraz, w którym dodasz swój logotyp. Wystarczy, że klikniesz, a następnie dodasz logotyp do biblioteki mediów i załadujesz. Po kliknięciu zielonego guziku Update i odświeżeniu tej strony będzie on widoczny i możesz ze spokojem już go dodawać na Instagrama. I w taki sposób właśnie możesz zrobić stronę z linkami dodatkowymi, którą dołączysz do swojego Instagrama. Wystarczy teraz, że skopiujesz ten adres URL i podasz go w edycji swojego profilu na Instagramie. Możesz to zrobić przez aplikację mobilną lub bezpośrednio na stronie w dziale Edytuj profil i tutaj w miejscu witryna internetowa. Po kliknięciu w nią pojawi się ta strona, która została przed chwilą stworzona przez Ciebie. Jak widzisz, jest to bardzo proste, wystarczy tylko WordPress, chwila, aby wyklikać tą stronę i możesz już ją dołączać do swojego Instagrama. Brawo! To już koniec tego filmiku i wiesz, w jaki sposób zrobić stronę z wieloma linkami, która będzie dostępna na Twoim profilu w Instagramie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak to rozwiązanie wygląda w praktyce, to wskakuj na Instagram, na mój profil. Znajdziesz mnie po Ola Gościniak lub w opisie tego wideo. Oprócz tego nie zapomnij o łapkach w górę oraz subskrypcji tutaj na YouTubie, aby mieć dostęp do kolejnych świetnych filmików, dzięki którym zniesiesz swój biznes online, swoje blogowanie na wyższy poziom. A tymczasem ja się z Tobą żegnam i do zobaczenia w kolejny wtorek, w kolejnym filmiku na YouTubie. Do zobaczenia!